Czy jesteś jeszcze porównywana do Edyty Górniak? Nie, i nie chciałabym. Dlatego, że ja uważam, że mówi się o Edycie Górniak, że jest diwą. Ja nie jestem diwą, ja jestem zwykłą, prostą dziewczyną z małego miasta. Podziwiam Edytę Górniak za jej talent i za jej głos, ale ostatnio jestem chyba rozczarowana też bardzo jako człowiek jej wypowiedziami. Dzisiaj mi się przypomniało też w kontekście Eurowizji, jak w zeszłym roku wygrał Michał Szpak i była taka sytuacja, że pani Edyta powiedziała, nie wiem czy udała, czy powiedziała, że nie wie jak on się nazywa. I moim zdaniem, jeśli ktoś nazywa się diwą albo kogoś się nazywa diwą, to takie rzeczy po prostu nie przystoją, to jest nieeleganckie.